Dziękujemy dzisiaj, żeby oddać mu honor, szacunek, cześć i jednocześnie zamazać ten skandal obyczajowy, który III Rzeczpospolita zbudowała swojego liderowi. Tak być nie może, żeby ludzie, którzy całe swoje życie poświęcili ojczyźnie i sprawom ojczyźnianym, byli traktowani instrumentalnie. Przecież ten proces rozpoznawania i pochówku można było przerwać wtedy, kiedy rodzina nie rozpoznała obrączki pana prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Nie! Nie! Ludzie, którzy są przeświadczeni o swojej nieomylności, aroganci, wręcz wywrotowcy polskiego obyczaju, doprowadzili do tego, że proces pochówku się odbył i teraz przeżywamy skandal, na którego nie ma w tej chwili definicji. Rafał Gawrzyński, rozmawiam z panem Andrzejem Melakiem. Panie Andrzeju, czy uważa pan, że w takim dniu jak dzień dzisiejszy, gdzie prezydent Kaczorowski jest tak de facto drugi raz pochowany po przeszło dwuletniej przerwie, przecież pan to tak na moją sprawę sprawia osobisty ból, bo przecież pański brat Polek w Smoleńsku. Panie redaktorze, to jest niekończąca się gehenna, która trwa już prawie ponad 2,5 roku. Jest rzeczą wprost niewyobrażalną, co zgotował nam premier Tusk, prezydent Komorowski i cały rząd, zarówno ten, który był w 2010 roku, jak i ten, który po ostatnich wyborach parlamentarnych utworzono rok prawie temu. Dziś jest powtórny pogrzeb świętej pamięci prezydenta ostatniego na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. To jest pogrzeb, można powiedzieć, osoby reprezentującej majestat Rzeczypospolitej. A wśród wielkich nieobecnych na tym pogrzebie nie ma prezydenta Komorowskiego, nie ma premiera Tuska, nie ma marszałka Sejmu pani Kopacz i nie ma wielu, wielu innych przedstawicieli, którzy tu powinni być. O czym to świadczy? Czy te osoby, oprócz odpowiedzialności za Polskę, jaką niby sprawują już od 5 lat, tak jak premier Tusk, nie mają obowiązku być tu na miejscu, być, pokłonić się głowie państwa i z pokorą pochylić głowę przed narodem za to, co mu uczynili? Przecież wszystko, co dzieje się dziś dotąd w tak zwanej katastrofie smoleńskiej, to jest wina tychże osób. Oni sprokurowali ból rodzin. Oni pohańbili Rzeczypospolitą, dali jej po prostu ubliżać, spotwarzać, gdyż nie wykazali się mężami stanu, którzy dorośli do sprawowania władzy w chwilach dla narodu przełomowych. Wszystko wskazuje, że za Smoleńskiem stoi zamach. A oni oddali śledztwo
wrogowi Polski odwiecznemu, na którego terenie to się wydarzyło. Thank you.